Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować, że zechcieliście Państwo przyjść na to spotkanie, które nie jest typowe z mojego punktu widzenia, bo nie mam przyjemności przedstawiać jakiejś nowej książki, czy występować jako, w cudzysłowie, czy bez, ekspert od spraw rosyjskich, ale poniekąd w sprawie własnej, może składając samokrytykę, w każdym razie w sprawie na pewno trudnej, dla mnie także. Oczywiście, jeśli Państwo będą zainteresowani, to ja z przyjemnością zmienię temat na sprawy rosyjskie, ale absolutnie nie chcę i nie mogę uchylić się od przedstawienia mojego punktu widzenia na sprawę, która dla wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, szerzej dla zwolenników Prawa i Sprawiedliwości z małej litery pisanych w Polsce, czyli nie partii, ale pewnego ruchu odnowy Polski, poza partią także funkcjonującego, ta sprawa zbulwersowała i wydawała się albo szkodliwą, albo no w każdym razie wartą wyjaśnienia. Po pierwsze więc chcę powiedzieć, że wszelkie słowa krytyki, które spadły na mnie w tej sprawie, uważam za w jakiś sposób uzasadnione i nie mam żadnej pretensji do tych osób, które te słowa krytyki do mnie kierowały. Najbardziej oczywiście zabolały mnie te słowa, ale musiałem się z tym liczyć, pisząc ten list, które przypisywały mi po prostu no, jakieś bardzo niskie pobudki. Tekst pani redaktor Lichockiej pod tym względem był szczególnie bolesny, która właściwie napisała, że wystąpiłem z takim listem z powodów osobistych, niejako z zemsty na Jarosławie Kaczyńskim, że nie chciał wyznaczyć mnie na... Słucham? Bardzo delikatnie, ale wymowa była taka. I jeszcze raz powtarzam, że rozumiem wszystkie słowa krytyki i wszystkie przyjmuję i nie mam pretensji do nikogo. Tylko mówię, że to mnie najbardziej zabolało, no bo to odwoływało się do pewnych najniższych, choć jak najbardziej ludzkich instynktów zawodu i spowodowanej tym reakcji, ambicji politycznych moich. Otóż oczywiście nie mogę występować w tej sprawie w roli własnego sędziego. To są sprawy, które mogą ocenić inni. Natomiast chcę powiedzieć, że ten moment, do którego pani redaktor nawiązywała, to znaczy mojego wystąpienia czy zachowania na tej sali w czasie przyznawania nagród Towarzystwa Patriotycznego, gdzie nie odżegnywałem się w żadnym wypadku od rozważanej wtedy bardzo głośno, hucznie i z sympatią sprawy mojej kandydatury na prezydenta, odbywała się w sytuacji dla mnie trudnej, niezupełnie komfortowej. A to dlatego, że byłem po rozmowie z panem Andrzejem Dudą, którą odbyłem kilka dni wcześniej, zdając sobie sprawę, że jest on wybranym kandydatem i deklarując w stosunku do niego pełne poparcie. Ale sprawa nie była ujawniona i nie mogłem w tym momencie powiedzieć nieaktualne. Ci, którzy mnie popierali, popełnili błąd. No, po prostu trzeba było zaczekać na oficjalne ogłoszenie decyzji przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A więc no, w każdym razie nie miałem w tamtym momencie żadnych ambicji prezydenckich, tyle mogę powiedzieć. A czy je w ogóle miałem, to już Państwo mogą ocenić lepiej sami. To jest aspekt zresztą najmniej ważny tej sprawy, tak mnie się przynajmniej wydaje. Drugi aspekt sprowadzał się do zarzutów o pewnego rodzaju, nazwę to wprost, tak jak ci, którzy ten zarzut stawiali, głupotę polityczną. To najmocniej chyba określił pan Krzysztof Czabański i do niego tym bardziej w żadnym wypadku nie mam pretensji o tego rodzaju zarzut. No, choć powiedziałbym tylko, że ten cytat z marszałka Piłsudskiego, którego użył pan Krzysztof Czabański, żeby tę głupotę polityczną wystąpienia przed konwencją Andrzeja Dudy z krytyką, tak jak to odczytał pan redaktor Czabański, prezesa Kaczyńskiego, no, świadczy o czymś, co dosadnie opisał właśnie marszałek. No tak się składa, że wyszła w tej chwili w trzecim wydaniu taka duża książka, w której między innymi ten cytat przywołuje, poświęcona polityce wschodniej Piłsudskiego. Szczególnie dobrze oceniana właśnie przez Jarosława Kaczyńskiego, który kilkakrotnie publicznie mówił o tym, że jest to jedna z niewielu książek, w której odnajduje rozumienie mechanizmów polityki. A więc być może ma rację Krzysztof Czabański, że zupełnie nie rozumiejąc mechanizmów polityki,
Naraziłem na szwank kandydaturę Andrzeja Dudy i całą sprawę wyborów prezydenckich swoim wystąpieniem przed jego konwencją, a może warto wysłuchać tego, jak ja to rozumiem i wtedy państwo ocenicie, czy rzeczywiście bezwzględnie był to błąd polityczny. Otóż po pierwsze w tej sprawie chcę stwierdzić, że najczęściej powtarzającym się motywem krytyki jest to, że gdybym powiedział to, co napisałem na konwencji Andrzeja Dudy, to zrujnowałbym tę konwencję i nastąpiłaby, że tak powiem, katastrofa polityczna z naszego punktu widzenia. Myślę, że to jest trafna diagnoza, tylko że, znaczy nie przeceniając swoich możliwości, może aż takiej katastrofy by nie było, ale na pewno byłoby bardzo źle. Tylko zwracam uwagę na jeden fakt. Ja tego nie wygłosiłem na konwencji Andrzeja Dudy. Ja to napisałem 3 dni wcześniej i opublikowałem świadomie 3 dni wcześniej z zamiarem nie wygłoszenia, tylko dania do myślenia, do rozważenia tym, którzy się na konwencji Andrzeja Dudy spotkają. Oczywiście wystąpienie na konwencji byłoby zakłóceniem jej formuły. Przesłanie czegoś w rodzaju listu przed konwencją do jej uczestników miało zupełnie inną intencję. Nie zrujnowania konwencji, ale poruszenia tych, którzy spotykają się na konwencji i zwrócenia im uwagę na fakt, że te wybory są naprawdę inne od wszystkich innych, w których do tej pory braliśmy udział. Nie z tego względu, że Platforma Obywatelska będzie rządziła, jeśli wygra te wybory, 3. kadencję, choć oczywiście to jest bardzo niszczące dla Polski. Każdy rok tych rządów jest niedobry. O tej sprawie pozwolę sobie powiedzieć przy pomocy pewnego cytatu. O, to jest króciutko taki cytat, przygotowałem sobie. Jarosław Kaczyński mówi tak, cytuję. Sytuację Polski można obecnie porównać do stanu ciężko chorego na zapalenie płuc pacjenta, który leży w bardzo zimnej sali i nawet jeśli ci, co mogą przejąć nad nim opiekę, nie mają wszystkich najlepszych urządzeń do dyspozycji, to chociaż mogą go okryć ciepłym kocem albo przewieźć do sali, gdzie jest normalna temperatura. Szanse, że ten chory się wyleczy, jednak wtedy rosną, a nie maleją. I wtedy zadałem pytanie, bo rzecz działa się w marcu roku 2011, ta rozmowa, która była później w Arkanach opublikowana. A moje pytanie przytoczę. Zatem koncepcja, by czekać aż w kolejnych wyborach w 2015 roku władza PO i ich ewentualnych koalicjantów skompromituje się totalnie, nie jest pańską filozofią. I odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Nie w najmniejszym stopniu. Są tacy, którzy mówią, że to nie będzie oczekiwanie do 2015 roku, tylko znacznie krócej, bo pod takimi rządami, jakie uprawia PO, katastrofa przyjdzie dużo szybciej. Jednak jak ktoś ma większość w parlamencie, ma prezydenta i sprzyjające media, to może się długo bronić przed oddaniem władzy, a zapaść Polski będzie się pogłębiała. A my tutaj drugiej Libii nie zrobimy. Dlatego nie możemy czekać na kolejne wybory, tylko powinniśmy dążyć do zwycięstwa w tych wyborach. Będziemy musieli przygotować raport o stanie państwa w chwili jego przejęcia. Koniec cytatu. To było w marcu 2011 roku. Wtedy nie udało się wygrać wyborów i w najmniejszym stopniu nie przypisywałbym za to, znaczy w najmniejszym, w decydującym stopniu nie przypisywałbym za to winy Prawu i Sprawiedliwości, czy zwłaszcza prezesowi Kaczyńskiemu. Po prostu nie udało się wygrać tych wyborów. To jest także nasza wina jako wyborców, obywateli, że nie umieliśmy pociągnąć, zmobilizować większej liczby zwolenników uratowania Polski przed kolejnymi ciosami, które Polsce i polskości zadaje Platforma. Ale w roku 2015 jesteśmy 4 lata dalej i to, co budziło mój niepokój, a może nawet powiedziałbym więcej niż niepokój, prawdziwy lęk o to, co się stanie z Polską, to fakt, że przygotowania do tych wyborów, do wyborów prezydenckich i wyborów parlamentarnych w 2015 roku z perspektywy stycznia 2015 roku wyglądały rozpaczliwie z punktu widzenia obywatela, który nie ma dostępu oczywiście do tajnych źródeł wiadomości o tym, jakie plany przygotowuje sztab Prawa i Sprawiedliwości. Miałem natomiast, i ten moment jest ważny chyba, miałem natomiast świeże doświadczenie wyborów samorządowych. Te wybory zostały w katastrofalny sposób przegrane. Ktoś może powiedzieć, no jak to przecież Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Wygrało tam 0,5% według oficjalnych danych.
Ale po pierwsze, pozwoliliśmy na ich sfałszowanie i wiem, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo zlekceważyło tę sprawę. Sprawę kontroli wyborów samorządowych. Więc niepokoiłem się w związku z tym. Druga sprawa, wiem, że przynajmniej w dwóch miastach, dużych miastach, czyli w Poznaniu i w Krakowie można było wygrać wybory. Być może w innych miastach też, nie wiem. Ale w tych dwóch wiem, że było to bardzo bliskie. I wtedy przypominałem sobie, jak Prawo i Sprawiedliwość przygotowywało się do wyborów samorządowych w roku 2003 bodajże, czy drugim, już nie pamiętam samej daty, ale pamiętam, jak długo Lech Kaczyński przygotowywał swoją ekipę, ile miesięcy wcześniej. Przygotowywał odpowiedź na każde pytanie dotyczące miasta Warszawy. Gdzie ma być przystanek? Jak ma być rozwiązana sprawa szpitala? To było wielomiesięczne, kilkunastomiesięczne przygotowanie zespołu ludzi do wygrania wyborów w najważniejszym mieście. Tymczasem w Krakowie, mogę to powiedzieć, otrzymałem telefon od upełnomocnionego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości z początkiem lata roku 2014, czy zgodziłbym się kandydować na urząd prezydenta miasta Krakowa. Odpowiedziałem natychmiast, że nie, bo wiem, że jest to absolutnie niemożliwe, żeby w ciągu 4 miesięcy, nie mając żadnego przygotowania, abstrahując od mojej osoby, ode mnie, przepraszam za to głupie sformułowanie. Otóż abstrahując od tego, do kogo było zwrócone pytanie, to jak można w 4 miesiące przygotować ekipę całą, która będzie w stanie odpowiedzieć na niesłychanie skomplikowaną materię, z którą wiąże się kandydowanie w wyborach samorządowych, gdzie chodzi właśnie o przystanki, przedszkola, szpitale, stołówki. No to wymaga wielomiesięcznego przygotowania kandydata. Kandydat powinien być znany w momencie przegranych wyborów poprzednich. Powinno być wiadomo, kto następny będzie tym dobrym kandydatem, który wygra wybory. Powinna być skupiona ekipa, która to zrobi. No wiem, że w Krakowie ta praca na pewno nie została wykonana. Wiem, że ta praca nie została dobrze wykonana także w Poznaniu. Przepraszam, że mówię o konkretnych sprawach. Może się mylę, oczywiście to jest moje rozpoznanie, może błędne. Tymczasem, jakie stąd wynikają konsekwencje? Chcę zwrócić uwagę na powiązanie 3 wyborów. To, że nie umieliśmy wygrać wyborów w żadnym z wielkich miast w roku 2014, ma ogromne znaczenie dla wyborów w roku 2015. Po prostu czyni je bez porównania trudniejszymi dla nas. Dlaczego? Ponieważ w tych wyborach nie chodzi tylko o przekonanie, bo to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy przekonali jak najwięcej ludzi do naszego punktu widzenia, to znaczy do naszego rozpoznania rzeczywistości, że nie żyjemy na Zielonej Wyspie, że mamy do czynienia z kurczącym się skrawkiem majątku narodowego, że mamy do czynienia z zagrożeniami, o których jeszcze będę mówił za chwilę. To nie wystarczy jednakże umieć przekonać, nawet gdybyśmy mieli język aniołów. To nie wystarczy, ponieważ mamy do czynienia z interesami, które są szczelnie zamknięte na przekonania. I otóż ogromna część tych interesów wiąże się z tymi dziesiątkami tysięcy urzędników, pracowników firm zależnych od władz samorządowych wielkich miast. Kiedy widziałem wiec poparcia dla prezydenta Komorowskiego zorganizowany w Krakowie, to widziałem wszystkie absolutnie instytucje krakowskie najważniejsze, szpitale, zakłady pracy. Wszyscy muszą teraz głosować na prezydenta Komorowskiego, bo jak nie zagłosują, to nie wiadomo, może stracą pracę. Tu chodzi o interes. Ich już nie przekona żadna patetyczna mowa, żadne odwoływanie się do sprawy Polski, która jest zagrożona. Bo oni mają w perspektywie groźbę, nie wiadomo czy spełnioną, ale groźbę ukrytą albo jawną wręcz. Nie zagłosujecie, nie zmobilizujecie swoich pracowników do głosowania na Komorowskiego, no to się rozstaniemy z wami. Albo przyjdzie PiS i on się z wami rozstanie, prawda? Czyli chodzi tutaj o setki tysięcy głosów, które już są nam zabrane skutecznie. One nie zagłosują na pewno na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, na Andrzeja Dudę. To jest trochę tak, jak Ukrainie, przepraszam za to porównanie, może troszkę z innej dziedziny, bardzo trudno jest uformować skuteczne państwo i zdrowy, jeżeli można tak powiedzieć językiem anglosaskim, nie polskim, nacjonalizm w
sytuacji, kiedy Ukraina nie miała nigdy miast. Miasta nie były ukraińskie. Otóż my w tej chwili dopuściliśmy przez 8 lat do sytuacji, kiedy miasta w sensie funkcjonalnym, w sensie władz samorządowych, wielkie miasta straciły kontakt z polskością. Ich interesy, interesy wielkomiejskie, wielkomiejskich mafii, które rządzą w tych i przekształciły się w takie mafie przez to, że nie zmieniają się wskutek wyborów samorządowych, że nie umiano ich zastopować. One stają się bastionem, powiedziałbym, oparcia, bardzo skutecznego oparcia dla tej władzy, którą dzisiaj reprezentuje pani premier Kopacz i pan prezydent Komorowski. Bardzo trudno jest zwyciężyć w Polsce, przegrywając w wielkich miastach. Więc źle się stało, że nie umieliśmy zdobyć tych przyczółków. To jest oczywiście wina nas, znów powiem, wszystkich. Ale mam wrażenie, że partia Prawo i Sprawiedliwość, największa partia opozycyjna, ponosząc największą dolę odpowiedzialności za przygotowanie do tych wyborów samorządowych, tutaj bardzo zawiodła. Może się mylę, może jestem czarnowidzem wstecz rzutującym swoją złość, swoją frustrację, swoje zawiedzione ambicje, ale mam wrażenie, że nie było to tylko moje wyłącznie wrażenie. Przypomnijcie sobie Państwo sami swoje nastroje z grudnia, stycznia, grudnia 2014, stycznia 2015. Na szczęście się to zmieniło. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Jarosław Kaczyński wybrał najlepszego z możliwych kandydatów. Mówię to i zawsze to mówiłem z pełnym przekonaniem. Kto zechce, może sięgnąć do książki Uległość czy Niepodległość, którą kończę tym wezwaniem właśnie, że mamy do czynienia z najlepszym kandydatem możliwym i musimy zrobić wszystko, żeby on wygrał. Taka była w istocie wymowa mojego listu. Musimy zrobić wszystko, żeby ten kandydat wygrał. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przegramy wybory prezydenckie, a przecież wciąż słyszeliśmy, i to nie w spekulacjach takich naszych, prywatnych, ale z ust przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Będzie dobrze, jak będzie druga runda. To będzie nasz sukces. Ja powtarzam, że to będzie nasza klęska. Naszym celem w ogóle nie jest druga runda sama w sobie. Naszym jedynym celem może być zwycięstwo. I mówię to oczywiście nie po to, żeby rozpaczać, jak nie daj Boże ten cel się zrealizuje i mówić, no to w takim razie założymy wtedy ręce i już nic nie zrobimy. Nie, tylko jeśli nie daj Boże przegramy wybory prezydenckie, to niesłychanie ważne instrumenty władzy pozostaną w rękach tych, którzy Polsce, powiem to najdelikatniej, nie pomagają. I będą wtedy mogli sparaliżować, no nie łudźmy się, sparaliżować wysiłek rządu, jeśli powstanie rząd Prawa i Sprawiedliwości po wygranych wyborach parlamentarnych. To jest arytmetyka polityczna. Wydaje mi się, że ktoś, kto tego nie rozumie, to właśnie, tak jakby powiedział marszałek, powinien kury sadzać, a nie za politykę się brać. Ten, kto nie chce, nie potrafi wygrać wyborów prezydenckich. One muszą być wygrane, jeżeli mamy zdobyć Polskę dla Polski w wyborach parlamentarnych. Podkreśleniu dramatyzmu tego wyboru, potrzeby mobilizacji w tej sprawie miał służyć ten list. Zawierał on kilka argumentów. W odbiorze publicznym znalazł się jeden i musiałem się z tym liczyć. Skoro tak się stało, to niewątpliwie jest to mój błąd, że mówiono tylko o jednym, to znaczy o tej części apelu do uczestników konwencji, która po tym stwierdzeniu, że najważniejsze są teraz w tym momencie wybory prezydenckie i zapewnienie tego wyboru naszemu kandydatowi Andrzejowi Dudzie, nastąpiło rozważanie pewnych ofiar, które być może warto rozważyć, żeby ten kandydat wygrał wybory prezydenckie. Największą możliwą ofiarą, jaką sobie mogłem wyobrazić, była ofiara z ambicji politycznych tego, który jest najbardziej dla Polski w ostatnich 25 latach zasłużony. Czyli z ambicji politycznych Jarosława Kaczyńskiego, by dograć tę rozpoczętą rozgrywkę w roku 2000,
piątym czy szóstym, zależnie od tego, jak liczyć, czy już premier Marcinkiewicz reprezentował to, co chciał osiągnąć Jarosław Kaczyński, czy dopiero jego gabinet osobisty byłby tutaj tą siłą. Nigdy i nigdzie nie twierdziłem, to też chciałem wyjaśnić, że Jarosław Kaczyński powinien kiedykolwiek rozważać, moim zdaniem, swoje odejście z funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście uważam, że w tym momencie, w najbliższych latach, tego rodzaju scenariusz byłby scenariuszem katastrofy politycznej, nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości. W swoim liście mówiłem i później w wyjaśnieniu w wywiadzie udzielonym tygodnikowi Do Rzeczy, jeszcze raz to podkreśliłem, mówiłem wyłącznie o roli Jarosława Kaczyńskiego jako premiera. Chodziło mi o to, ażeby przedstawić być może jako argument, nie wiem czy skuteczny, może i tu był błąd. Dzisiaj na to zwrócił uwagę pan Piotr Wierzbicki bardzo delikatnie, subtelnie, ale zwrócił uwagę, że nie warto, no, że tak powiem, silić się na tego rodzaju gesty wobec elektoratu negatywnie nastawionego do Prawa i Sprawiedliwości, że zmiana, postawienie innego kandydata cokolwiek zmieni. Ten jeden kandydat, czyli Jarosław Kaczyński, powinien w każdej sytuacji występować. Więc być może Piotr Wierzbicki ma rację i ci, którzy podobnie jak ona, jest ich bardzo wielu, wszystkich bardzo szanuję, uważają. Mnie się jednak wydawało, że złożenie w tym momencie, czyli w momencie rozpoczynającej się kampanii Andrzeja Dudy, oferty, przepraszam za bardzo wyświechtany slogan, nowego otwarcia, nowych twarzy, które zostaną pokazane, może choć odrobinę zwiększyć efekt pozyskiwania głosów wśród nieprzekonanych. A skoro musimy walczyć z głosami, których nie odbijemy, bo wiążą się z interesami zagrożonymi, no to musimy użyć wszelkich możliwych środków, by zdobyć tę grupę głosów, liczbę głosów, która nieprzekonana jest jeszcze do pozyskania. Takie były założenia towarzyszące temu argumentowi. Zanim wrócę do tego argumentu i powiem, co o nim dzisiaj z perspektywy miesiąca myślę, pozwolę sobie powiedzieć, że nie była to jedyna sprawa i w moim przekonaniu nie była najważniejsza, choć musiałem liczyć się z tym, że jako taka zostanie odczytana przez wrogie nam media, to jasne, i także przez no, część zdezorientowanych takim apelem zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Otóż tą drugą część, w moim przekonaniu ważniejszą i znacznie obszerniejszą w samym liście, argumentów o rozważenie możliwości zmiany postępowania, dotyczyła aparatu Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, kończyła się ta część rzeczywiście bardzo naiwnym apelem, to zdaję sobie sprawę, ale to była świadoma naiwność, żeby ten aparat, którego symbolem stał się pan Hoffman, no bo stał się takim symbolem, prawda? Żeby ten aparat niejako odkupił swoje grzechy, pozwalając tak długo panu Hoffmanowi, bo przecież przez wiele miesięcy wiadomo było, kim jest i co prezentuje sobą pan Hoffman i pozostawał w tej roli. Ile było apeli ze strony zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, by zmienić tę kompromitującą postać. Trwało to wiele miesięcy. Dlaczego? Bo ta postać symbolizuje nie jednego pana Hoffmana. Tylko wielu takich, z całą pewnością nie większość, nie chcę obrażać większości na pewno znakomicie i ofiarnie pracujących posłów, radnych, działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Ale niestety niemała cząstka jest takich, którzy traktują swoją pracę w Prawie i Sprawiedliwości, pracę, za którą dostają publiczne pieniądze, publiczne wynagrodzenie, jako okazję do pobierania tego wynagrodzenia i tyle. Prawda? No jeszcze niektórzy, prawda, do jego powiększania niezupełnie legalnymi środkami, jak pan Hoffman. Otóż wezwałem w związku z tym do swego rodzaju symbolicznego opodatkowania tych działaczy, żeby coś w rodzaju dziesięciny na ten czas wyborów złożyli na potrzeby tej kampanii, pokazali, że naprawdę im zależy. Nie na reelekcji tylko i kolejnych dietach, tylko na wygranej. Wygranej dla Polski, a nie dla Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to, można powiedzieć, retoryka, może trochę naiwna, ale ona odzwierciedla mój cel, który przyświecał mi przy pisaniu tego listu. Poruszyć, no, że tak powiem, znów to zabrzmi naiwnie, sumieniami i poczuciem zobowiązania wszystkich członków, a zwłaszcza działaczy Prawa i Sprawiedliwości, poruszyć ich z punktu zewnętrznego, nie jako członek
czy działacz Prawa i Sprawiedliwości, bo nie jestem ani jednym, ani drugim, ale jako jeden z obywateli tego kraju, którzy patrzą na Prawo i Sprawiedliwość jako na największą partię opozycyjną, jako na największą, a właściwie jedyną nadzieję, po prostu jedyną nadzieję na skuteczną zmianę tego systemu politycznej korupcji, który w Polsce się utrwalił. Chciałem jakby powiedzieć, nie jesteście tutaj na scenie politycznej tylko po to, żeby reprezentować Prawo i Sprawiedliwość, ale dźwigacie na swoich barkach odpowiedzialność w tych wyborach, bo w wyborach my na was głosujemy, ale wy macie nas reprezentować, nie samych członków Prawa i Sprawiedliwości, ale tych, którzy chcą zmienić Polskę, pozbyć się tego ciężaru, który ją gniecie i dusi. Oczywiście niemała część działaczy partyjnych zareagowała tak, jak można się było na to przygotować, spodziewać tego. To znaczy skupiła się wyłącznie na tym punkcie, który ich nie dotyczył, skupiłaby się, by zameldować o swojej lojalności wobec prezesa. Prezes zagrożony, skupiamy się wokół prezesa. Ani słowa o tym, że o nich był głównie ten list. I to jest normalna reakcja. Być może część ludzi, którzy nie mają brudnego sumienia, to chciałem powiedzieć, także zareagowała w ten sposób, odczytując, tak jak mieli do tego prawa, w moim przekonaniu jednak błędnie, ten list jako chęć odsunięcia gdzieś prezesa na dalszy tor i rozumiejąc, tak jak ja to rozumiem, że bez prezesa Prawo i Sprawiedliwość istnieć nie może. I tu dochodzę już do dwóch kwestii ostatnich i najważniejszych. Pierwsza, dlaczego tak dramatyczny ton, ktoś może powiedzieć histeryczny, dlaczego takie środki, po które odważyłem się sięgnąć? No, odpowiedź jest krótka. Nie chodzi tylko, jeszcze raz powtórzę, o to, że rządziłaby kolejną kadencję Sitwa, Platforma, PSL. Ale że u bram stoi zagrożenie bezpośrednie, zewnętrzne, którego wcześniej nie mieliśmy w tym stopniu. Zagrożenie związane z postacią Władimira Putina, z tym wszystkim, co reprezentuje nie w słowach, ale w praktyce militarnej. To zagrożenie, które dla mnie ma jeden wyrazisty symbol i który oznacza absolutny przełom w polityce europejskiej. To jest przyzwyczajenie ludzi w naszym regionie, naszych sąsiadów, do tego, że zabijanie jest rozwiązywaniem problemów politycznych. Tysiące Ukraińców zostało do tego już przyzwyczajonych i tysiące Rosjan, którzy się zabijają wzajemnie w tej chwili w Donbasie. To jest zasadnicza zmiana. Nie ma ważniejszej zmiany niż ta, kiedy ludzie zaczną się przyzwyczajać do tego, że można zabijać, że zabijanie jest jedyną odpowiedzią na trudną sytuację polityczną. Jest koniecznością związaną z zemstą. Zabili mi sąsiada, prawda? Można powiedzieć gdzieś z podlwowskiej wsi, który poszedł na front, to ja też pójdę na front i zabiję tych, którzy nawiną się na karabin. A nie daj Boże, spełnią się sny niektórych, powiedziałbym, czytelników Kresów.pl i Polacy zaczną głośniej mówić o odebraniu Lwowa, no to zaraz się wezmą ci dzielni Ukraińcy za zabijanie miejscowych Polaków, którzy tam są, prawda, bo ich łatwiej będzie zabić niż Rosjanina na froncie w Doniecku. To jest to niebezpieczeństwo, które do nas przyszło, że ludzie są gotowi się zabijać wzajemnie. Oczywiście i u nas pojawił się seryjny samobójca, ale w Rosji zabijanie z powodów politycznych jest praktyką tak nagminną, że dziennie takich zabójstw dzieje się kilkanaście w skali rosyjskiej. To oswaja nas, przyciąga nas niejako do tego zjawiska. To się stało w ciągu ostatnich kilku lat w takiej skali, a oczywiście nasiliło się już bezpośrednio w związku z agresją rosyjską na Ukrainę. I nie można powiedzieć, że w tych warunkach, kiedy ogłosiła swoje działanie otwarcie i legalnie partia rosyjska w Polsce, już nie w formie takich czy innych ukrytych wpływów w głównych partiach politycznych, ale partia pod sztandarami wierności Władimirowi Putinowi została zalegalizowana w Polsce. To jest to jakaś zmiana, prawda? No, w tej sytuacji albo pozwolimy, żeby cztery następne lata rządził ten, a nie inny prezydent, który reprezentuje to, co sobą reprezentuje,
I ta partia, która witała rozciągając czerwone dywany pod nogami Władimira Putina, i te elity medialne, no powiedziałbym, nic mnie tak nie wzburzyło w ostatnim czasie, jak nagłówki, nie czytam tego pisma, ale widuję w kioskach, tygodnika Newsweek, które jakby znalazło się w czołówce partii antyrosyjskiej, jakiejś wojennej partii w Polsce, kiedy przypomnę sobie te najbardziej poniżające, służalcze teksty, jakie pisał w tym tygodniku pan Tomasz Lis pod adresem Władimira Putina i jego namiestnika, czyli pana Miedwiediewa na Kremlu. Otóż jeżeli uważamy, że w tych warunkach, wobec takiego zagrożenia, możemy sobie pozwolić na to, by władzę w Polsce utrzymał ten system władzy, który tak, a nie inaczej reagował na 10 kwietnia, który tak, a nie inaczej witał Władimira Putina, który tak, a nie inaczej przygotował nasze wojsko do zadań obrony kraju. Ja przypomnę, to świeżo wyszła ta książka, przepraszam za element autoreklamy, ale jestem tam tylko jednym z 20 autorów, więc mój wkład jest bardzo niewielki. Znakomity tekst ministra Macierewicza i innego, drugiego specjalisty od spraw wojskowych dotyczący stanu polskich przygotowań do obrony. Ta książka Wygaszanie Polski jest pod tym względem szczególnie dramatyczna. Jesteśmy, to truizm, całkowicie nieprzygotowani do odparcia jakiegokolwiek ataku. Mogę rozwinąć ten temat, jeśli będzie potrzeba po temu. Tutaj tylko pokazuję jakby tło, które było bezpośrednim kontekstem mojego zaniepokojenia i jest kontekstem mojego zaniepokojenia wobec tych postaw, które nadal są, jak mi się wydaje, w części Prawa i Sprawiedliwości, że to są wybory takie jak każde inne. No wygramy to wygramy, nie wygramy to nie wygramy. Chodzi o to, żebyśmy no w jak największej ilości znaleźli się w Sejmie, żeby było może te 210 czy 220 mandatów. Będzie sukces, bo do tej pory było 169, prawda? Otóż nie. Nie dlatego, że Polska potrzebuje teraz zwycięstwa. I to napisałem w tym liście i to zabrzmiało oczywiście z punktu widzenia partii, jej funkcjonariuszy mogła zabrzmieć groźnie. Polska was nie będzie potrzebować, jak przegracie te wybory. To jest oczywiście teza bardzo ryzykowna, bardzo daleko posunięta i może niesłuszna. Dla mnie była ona częścią pewnej strategii retorycznej, to na pewno, wstrząsnąć. Pamiętajcie, jak przegracie, na pewno wiele osób się od was odwróci. Nie wiem, czy ja się odwrócę. Być może nie, bo nie będzie wyjścia. Trzeba będzie dalej wspierać tę największą partię, ale ona na pewno bardzo się pomniejszy, jeśli nie daj Boże jej poparcie, jeśli nie daj Boże nie zrealizuje swojego zadania w roku 2015. Zadania o wiele ważniejszego niż zadanie w roku 2011 czy 2007. Musimy wygrać te wybory. I teraz wracam do sprawy ostatniej, sprawy, w której mam sobie najwięcej do zarzucenia. Chodzi mi o sformułowanie dotyczące prezesa Jarosława Kaczyńskiego i potrzeby odmłodzenia kandydatury na premiera. Intencje w tej sprawie państwu przedstawiłem. Chodziło mi o dotarcie do nieprzekonanych z taką ofertą, że obok Andrzeja Dudy są jeszcze inni kandydaci młodzi, bliżsi nowemu wchodzącemu w wiek wyborczy albo znajdującemu się już od kilku wyborów w tym wieku, w każdym razie młodszego pokolenia, oferta, która może przełamać tę barierę przemysłu nienawiści zbudowanego wokół Jarosława Kaczyńskiego w ciągu ostatnich 25 lat. Napisałem w tym liście, że wiem, że to jest niesprawiedliwe, bo to oznacza w pewnym sensie kapitulację wobec tego przemysłu nienawiści. Uznanie, że nie pokonamy go, więc musimy go obejść z krzywdą konkretnego człowieka. Ale naszym celem, taka była wymowa tego listu, nie jest sprawiedliwość wobec jednego człowieka, tylko jest wygranie wyborów. I to jest to, co mam sobie do zarzucenia. Bo oczywiście sprawiedliwość wobec pojedynczego człowieka jest zawsze najważniejsza. I tutaj to, ten moment uświadomiłem sobie szczególnie mocno, kiedy 10 marca, niestety nie mogłem uczestniczyć w uroczystościach pod Pałacem Prezydenckim, bo trwały moje zajęcia w Panie, to był poprzedni wtorek,
Przyszedłem gdzieś tak koło południa tutaj pod krzyż, pod Pałacem Prezydenckim i zobaczyłem pod zdjęciem świętej pamięci prezydenta no świeżo zastygłą skorupę krwi, całkiem sporą. I stojąca tam zawsze modląca się pani pod krzyżem powiedziała, że to jest krew Jarosława Kaczyńskiego, który bardzo dotkliwie się skaleczył tego ranka. I wtedy właśnie ta myśl przyszła mi, że z powodów moralnych na pewno w tym apelu nie miałem racji i to sobie mam do wyrzucenia. Natomiast z powodów politycznych, w tym konkretnym punkcie apelu, ten człowiek poniósł taką ofiarę, tak bardzo jest związany ze sprawą, która powinna być wyjaśniona, z tą najważniejszą sprawą, która dotyczy przyszłości Polski. Sprawą 10 kwietnia 2010 roku, bo jej nie ominiemy. Taktycznie jej się nie da ominąć, nie da się powiedzieć, weźmy to w nawias, przeczekajmy. Musimy to wyjaśnić, zanim przyjdą tu Rosjanie, zanim sparaliżują nas do reszty. Oczywiście oni nie muszą przychodzić. Nie chcę Państwa straszyć takim scenariuszem. Ale jeśli nie obudzimy się z tego paraliżu, w który wprowadziło nas to ukłucie pająka 10 kwietnia 2010 roku, to z tym musimy się zmierzyć. I to powinien zrobić oczywiście Jarosław Kaczyński na pierwszym miejscu. Natomiast jeśli wrócimy do kwestii politycznych, to myślę, że te refleksje, co zrobić, jak odpowiedzieć na tę tamę przemysłu nienawiści, jak zdobyć głosy tych, którzy są nieprzekonani, bo głosami samych przekonanych na pewno nie wygramy tych wyborów, jednych i drugich, a musimy wygrać obydwa. Ten element polityczny może ktoś inny przemyśli lepiej, skuteczniej. Ja próbuję rozwiązać to, co niektórzy nazwali kwadraturą koła w tej sprawie. Ktoś inny może zrobi to lepiej. Razem musimy na pewno tę kwadraturę koła rozwiązać, to znaczy wygrać jedne i drugie wybory i pozwolić, by Jarosław Kaczyński mógł swoją misję dokończyć dla dobra Polski. Nie dla swojego dobra, ale dla dobra Polski. Wrócę do kwestii, to już jest ostatni element mojej wypowiedzi, do kwestii, która także mnie niepokoiła. A mianowicie do owego argumentu wieku. Poczułem się nagle tak, jakbym chciał poniewierać starością w reakcjach na ten list. To oczywiście bardzo mnie zabolało, bo zawsze byłem wychowywany do szacunku dla starości, ale na szczęście pomyślałem sobie, że sam jestem już w takim wieku, że trudniej mi przypisać tego rodzaju argument, że chcę starością poniewierać. Bo wiem, że albo już przez bardzo wielu mogę być uważany za człowieka starszego, albo za chwilę nim będę. Wiem to na pewno. Jak dożyję, prawda? Więc tym się jakby wobec tego zarzutu pocieszałem. Ale jednocześnie sposób, w jaki odpowiedzieli na ten argument zwolennicy, no nazwijmy to tak, służbowi zwolennicy prezesa Kaczyńskiego, wydał mi się straszliwie niegodny. Głupi. Bo jeżeli ktoś mówi, że prezydent Włoch ma 92 lata, ten co podał się do dymisji tam kilka miesięcy temu, teraz jest młodszy, czy prezydent Izraela ma 90 lat, no to rozpaczliwie kłamie, powiedziałbym. Nie dlatego, że prezydent Włoch nie miał 92 lat, a prezydent Izraela nie ma 90 lat. Tylko rozpaczliwie różne są sytuacje prezydenta Izraela i prezydenta Włoch, zakres obowiązków, które oni mają do wykonania i ta herkulesowa praca, przed którą Jarosław Kaczyński jako premier będzie musiał stanąć. Jak, miejmy nadzieję, te wybory zostaną wygrane. Użyłem tam przykładów marszałka Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, ale użyję teraz kontrprzykładu, który zamiast tego mógł być wykorzystany przez przeciwników mojego głosu. Premier Winston Churchill objął po raz pierwszy urząd premiera w wieku 66 lat, czyli tyle dokładnie, ile będzie miał Jarosław Kaczyński w momencie wyborów parlamentarnych. I wiemy, że dobrze spełnił swoją funkcję Winston Churchill w czasie II wojny światowej. Ale jest zasadnicza różnica, która sprawia, że to porównanie także jest nieprawdziwe, jest fałszywe. Winston Churchill, mając do czynienia z największym wyzwaniem, przed jakim stanęło Imperium Brytyjskie i Wielka Brytania w historii,
miał do dyspozycji cały aparat państwowy, doskonale funkcjonujący, sobie posłuszny, lojalny, nieprzeżarty agenturą i całe społeczeństwo. Jarosław Kaczyński będzie działał w sytuacji odwrotnej we wrześniu, październiku 2015 roku, daj Boże. Będzie miał przeciwko sobie niemałą część społeczeństwa i zdecydowaną większość aparatu państwowego, zdecydowaną większość mediów. I tutaj czynnik energii, siły musi być brany pod uwagę. Mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński będzie mógł sprostać temu podwójnemu zadaniu, jakie spadnie na niego w roli premiera i przewodniczącego partii. Pozwoliłem sobie postawić ten problem, ponieważ uważam go za problem realny. Nie retoryczny, tylko realny. Natomiast najważniejszą intencją retoryczną, tą, która jest wpisana w cały ten list, była intencja adresowana także do premiera Kaczyńskiego. Jeżeli te wybory zostaną przegrane, to Jarosław Kaczyński na pewno już nigdy premierem nie będzie. Bo w następnych wyborach, a jak sam powiedział, jak ktoś ma prezydenta, media i jeszcze premiera, rząd, to nie podda się w kryterium ulicznym w następnych 2, 3, 4 latach. Zaczeka do następnych wyborów. A wtedy Jarosław Kaczyński będzie miał 71 lat, czy 70. I wszyscy będziemy zmęczeni kolejnym rozczarowaniem, zużyci tym poniżającym nas systemem rządów. Jak długo możemy znosić to poniżenie? To jest najważniejszy, jak mi się wydaje, apel retoryczny, który był zawarty w tym liście. Liście zarówno do tych, którzy byli zaproszeni na konwencję Andrzeja Dudy, jak i do partii, która tę konwencję zorganizowała, jak i do nas wszystkich, obywateli, którzy będą wybierali w roku 2015 najpierw prezydenta, a potem władze parlamentarne. Dziękuję Państwu bardzo. Państwu udzielę głosu, to chciałem powiedzieć coś takiego. Ciekawe, Andrzej, co ty z tym zrobisz, z takim wielkim kapitałem społecznym, który na tej sali widać i poza tą salą. Natomiast rozmawialiśmy dość długo z Andrzejem o tym liście i moje zastrzeżenie było jedno. Mianowicie takie, że w liście Andrzeja do PiS-u pojawił się zupełnie niepotrzebnie szef tej partii, pan prezes Kaczyński, ponieważ tą częścią, która niekoniecznie chce wygrać, nie jest prezes Kaczyński. Wręcz przeciwnie. To jest część aparatu, której tylko prezes Kaczyński może dać radę i się stara. My tu biedaczki pracujące na froncie takich drobnych ruchów, mamy z tym do czynienia bez przerwy. I to jest tak, że jeśli ten aparat nie chce współpracować na przykład z naszymi przyszłymi w ruchu kontroli wyborów ludźmi, to się odwołujemy do góry, do ludzi prezesa. I tylko na nich możemy liczyć, czyli naprawdę tylko na niego. I powiem druga część tego zastrzeżenia. To jest to samo. Ta sama logika. Moje główne zastrzeżenie było takie, że właśnie tego odmłodzenia prezes dokonał na naszych oczach, mianując Andrzeja Dudę kandydatem na prezydenta. Bo przecież co się stanie? Jeśli Andrzej Duda wygra wybory, to od 10 maja będzie prezydentem, czy tam ileś dni później. I zacznie odgrywać rolę nie tylko w państwie, ale w PiS-ie. Będzie sojusznikiem prezesa Kaczyńskiego, przepraszam, w odmładzaniu tej partii, czy w budowaniu ducha wygranej, ponieważ prezydentowi
będzie potrzebne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, bo jeżeli PiS je przegra, to on zostanie sam jak prezydent Lech Kaczyński. Więc to odmłodzenie się dokonało. A jeśli by prezydent Andrzej Duda nie został prezydentem, to jest naturalnym kandydatem do dwóch stanowisk. Do podzielenia się z prezesem Kaczyńskim rolami prezes partii, kandydat na premiera. Jak się ułożą, to jest ich problem, ale wydaje się, że właśnie tak się mogą ułożyć, że Andrzej Duda mógłby zostać kandydatem na premiera, a Jarosław Kaczyński dalej by pilnował interesów jako szef partii, mając bardzo silnego, publicznego już gracza, który zdobyłby na przykład 40 czy ponad 40% drugiej turze. Puk nie chce, żeby tak było, ale mówię o tych dwóch wariantach. Więc tu mi się wydawało, Andrzeju, że list został odczytany nie tak, jak chciałeś, ale też, że tu była ta materia, przez którą on tak został odczytany. Zarazem chcę powiedzieć, że ten list nic specjalnie złego na tej zorganizowanej przy pisowskiej i pisowskiej prawicy nie zrobił. Więcej on pobudził, tak jak słuchaliśmy pana profesora Andrzeja Nowaka przed chwilą, do jakiejś pierwszej poważnej rozmowy na temat aktywności PiS-u, jego chęci, motywacji i zdolności do zwycięstwa. I ja sobie myślę, że to, co dzisiaj profesor powiedział, to, co będzie można za 2-3 dni zobaczyć w internecie, tę samą rolę odegra. Ta poważna argumentacja jest bardzo potrzebna poważnym ludziom na prawicy. Tak dużo to ich nie ma, ale oni właśnie tego potrzebują. Właśnie takiej debaty i za to chciałem podziękować. Dziękuję bardzo. Ja się ustosunkuję bardzo krótko tylko do tych dwóch zagadnień, które pan prezes od razu wyłuszczył zaraz po ogłoszeniu listu. Otóż tak, zdaję sobie sprawę i tak było w moim myśleniu również i w praktyce, że jedynym, nie, to za mocno może brzmi, ale tym najbardziej sensownym rozmówcą w Prawie i Sprawiedliwości zawsze był prezes Jarosław Kaczyński. Tym, który rozumiał dużo więcej niż inni, lepiej znał politykę niż inni, w tym rzecz jasna indagujący go Andrzej Nowak. I rozumiał sprawy tego, jak politykę przekuć w oręż walki o Polskę w takich właśnie kategoriach. Ale jednocześnie świadomie zaczepiłem niejako, choć jak powiedziałem przed chwilą, może niesłusznie, ze względów moralnych, nie politycznych, ale świadomie zaczepiłem Jarosława Kaczyńskiego, żeby także pokazać całej partii, że w tej sprawie trzeba położyć na szali wszystko, czyli w sprawie wygranych wyborów parlamentarnych, a wcześniej prezydenckich, i że jeśli PiS popełniał błędy, to trzeba zadać też pytanie o odpowiedzialność przewodniczącego tej partii, który był zdolny bardziej mobilizować tę partię w roku 2003-2004, wszyscy wiemy na tej sali, że tak było, niż w roku 2014-2015. Mniej prezes Jarosław Kaczyński może. Chciałbym, żeby mógł więcej. Teraz druga sprawa. W stosunku do tego unieruchamiającego, powiedziałbym, potencjał PiS-u aparatu. Sprawa druga, czyli mówiłeś o, przepraszam, o błędzie, jakim było... Tak, o Andrzeju Dudzie. Otóż
Tu zdecydowanie bym zaprotestował. Dlatego, że tego rodzaju rozumowanie ogłoszone publicznie oznacza z góry, że godzimy się z klęską. To jest odmłodzenie przez klęskę, bo Andrzej Duda nie wygra wyborów prezydenckich. Nie, mamy pokazać, nie, mamy pokazać, że nie czekamy, aż Andrzej Duda przegra wybory prezydenckie, tylko mamy kilku młodych kandydatów zdolnych do objęcia najpoważniejszych stanowisk państwowych. Nie dlatego, że wielbię młodość, bo nie wielbię młodości, bo młodość ma swoje wielkie ograniczenia. Rzadko zdarza się skojarzenie młodości z doświadczeniem, tak jak w przypadku Andrzeja Dudy akurat się to zbiegło. I bardzo trudno jest znaleźć takich kandydatów, ale myślę, że PiS dwóch, trzech może takich ma i to jest bardzo dużo. Natomiast użycie tego argumentu, że jeśli przegra, to on będzie dobrym kandydatem na premiera, wydaje mi się samobójcze. Bo Andrzej Duda nie może przegrać wyborów prezydenckich, po prostu. Dziękuję bardzo. Zacznijmy od tej strony. Panie profesorze, ja mam dwie takie uwagi, jeżeli wolno mi, z pełnym szacunkiem dla pana. Ale pan mówił tutaj o tym przygotowaniach kiedyś, przygotowaniach teraz. Cezurą jest Smoleńsk. Myśmy stracili najlepszych ludzi, a odrobić jest to bardzo trudne. Nie można tego w ciągu 5 minut znaleźć takich samych ludzi oddanych Prawie i Sprawiedliwości i państwu, a takich żeśmy mieli, prawda? Druga sprawa to jest tego rodzaju, że w mojej ocenie, oczywiście ja jestem szarym, skromnym człowiekiem, ale według mnie nie jest najważniejszą sprawą wiek prezesa w razie wygranych, co daj Boże, tylko aparat, którym on się będzie musiał posługiwać. Ten aparat jest platformerski. Przypomnijmy sobie 89 rok, jak żeśmy narzekali, że mamy sędziów, którzy są źli i trzeba by ich usunąć. Ale kogo na ich miejsce? Przecież trzeba wykształcić, prawda? W Niemczech mieli lepiej, bo wzięli sobie z RFN-u, prawda, aparat sądowniczy. A my skąd mamy wziąć? Wywalić wszystkich? Czy wywalić 80% administracji? To będzie bunt społeczny. Więc według mnie ważniej, to jest gorsze niż wiek prezesa, bo ja uważam, że co daj Boże, żeby w tym wieku wszyscy w takiej formie byli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście zgadzam się z pierwszą, zwłaszcza uwagą. Z drugą też, tylko powiązałbym jakby dwa elementy pani drugiej części wypowiedzi. Otóż do tego, żeby ruszyć z posad tę bryłę nieruchomą, która nas wszystkich przydusza, potrzebna jest niesłychana energia. Dlatego użyłem porównania z Churchillem, który miał do czynienia z aparatem sprzyjającym mu w tym wysiłku. A Jarosław Kaczyński, czy ktokolwiek będzie premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości, będzie musiał, jeszcze raz to powtórzę, wykazać się energią nie młodego człowieka, tylko nadludzką energią. Po prostu nadludzką energią, żeby taką bryłę... No, co daj Boże, tak, co daj Boże. Dziękuję. Wiesław Abraham. Panie profesorze, chylę czoła przed pana odwagą i pana ogromną erudycją, wiedzą historyczną, ale... To nie byłby jeszcze powód do chwały, ale to, że pan pokazuje, że historię należy zrozumieć i przekuć to, co było 10 wieków temu, 2 wieki temu, teraz kilkadziesiąt lat temu, na to, co jest Polsce potrzebne jak świeże powietrze, czyli po prostu wyobraźnię. Bo to, co robili jurgieltnicy typu historycy, nie powiem, pan prezydent Komorowski, pan minister Schetyna, pan Borusewicz, to przecież to są historycy, ale oni z tej historii nawet kropli nie wyssali, żeby po prostu pokazać, że warto być historykiem. Pan natomiast zrobił rzecz bardzo wartościową. Pokazał pan, że historii warto się uczyć i to, że w szkołach ona została ograniczona, tak jak lekcje matematyki, żeby po prostu robić takich, produkować takich robotów po prostu, którzy nie znają ani reguł obliczania złożonego procentu, bo to banki wykorzystują, ani braku historii wiedzy. Panie profesorze, dziękuję za to, co pan dla nas robi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Barbara Stanisławczyk. Panie profesorze, chciałabym zapytać o konsekwencje myśli, znaczy nawiązać do tego, co pan profesor powiedział, mówiąc o wyborach samorządowych i o czasie, który jest potrzebny, żeby wychować kadry, żeby się przygotować, żeby przygotować kandydatów, zespół. I tu stuprocentowa zgoda. Jak to się ma do czasu, który mamy do wyborów prezydenckich jednych i drugich i rzuceniu hasła, że burzymy to, co jest i następuje nowe otwarcie. W związku z tym moje pytanie jest, czy myślał pan o tym, pisząc list? A drugie pytanie jest, czy może jest jakiś plan już B alternatywny, o czym nie wiemy? Dziękuję. Przepraszam, że jeszcze proponuję, żeby pani została przy mikrofonie, bo nie do końca zrozumiałem. To znaczy, czy pan profesor wie, myślę o tej drugiej pan pyta, kwestii, którą zapytam, to znaczy plan alternatywny, to znaczy, czy widzi pan kontrpropozycję dla prezesa Kaczyńskiego, czy to jest rzucone hasło w próżnię, że szukajmy mając 8 miesięcy. Tego jestem bardzo ciekawa. Rozumiem. Znaczy tak, po pierwsze, nawiązując do tutaj bardzo życzliwego, miłego głosu pana, który wspomniał o historii i praktyce dzisiejszej, to pół żartem, pół serio, może niestety powiedziałbym, że może nadużyłem tej historycznej jakiejś refleksji, zgodnie z którą esencją polskości jest wolność. I wszystko się we mnie burzy, tak to już jest. To jest cecha mojego charakteru, ale związana także trochę z tą lekcją historyczną. W sytuacji, kiedy mamy być funkcjonariuszami partyjnymi, decydującymi na rozkaz, idącymi w nogę. Ja wiem, że czasem trzeba, ale i tutaj przechodzę do czegoś poważniejszego. Otóż każdej partii politycznej potrzebny jest ktoś stojący na zewnątrz niej, kto mówi nie zawsze słuszne rzeczy, ale kto stojąc z zewnątrz potrafi ją skrytykować z pozycji sympatyka, nie wroga. Nie twierdzę, że się dobrze z tej roli wywiązałem czy wywiązuję, tylko myślę, że każdej partii, która dobrze chce służyć swojemu krajowi, ktoś taki jest potrzebny. Potrzebni są nie tylko działacze, ci, którzy to, co najważniejsze, potrafią robić, to iść w nogę, ale potrzebni są ci, którzy z zewnątrz, myląc się, mówią, a może byśmy obeszli, może byśmy inną stroną próbowali zdobyć ten szczyt, tę placówkę przeciwnika. Myślę, że to jest potrzebne, choć czasem bywa ryzykowne i czasem przynosi straty, bo czasem w sytuacji wojennej, tego dotyczyła część zarzutów pod moim adresem skierowanych, że nie zrozumiałem właściwego momentu, że to nie był moment na wolną dyskusję, tylko na pójście w nogę. Może, nie wiem, to jest właśnie bardzo trudna sprawa. Kiedy można sobie pozwolić na ten głos wolny, wolność ubezpieczający, a kiedy jest pora słuchać wyłącznie komendy, żeby wygrać skutecznie. To jest problem, no, który każdy indywidualnie musi rozstrzygnąć. Natomiast wracając do pani pytania, oczywiście nie miałem na myśli żadnego planu B, bo nie umiem go skonstruować. Natomiast kiedy pyta pani o konkretne nazwiska, to przyduszony przez dziennikarzy do rzeczy konkretnie, bo zwrócę uwagę, że no wiele było takich uwag, że zaraz po ogłoszeniu tego listu, że na pewno wystąpię w TVN-ie, czy może w Gazecie Wyborczej, czy w Polsacie, bo za tym tęskniłem głównie. No to po miesiącu już można na to odpowiedzieć, prawda, ile było moich wystąpień w tych programach, czy w Radiu Tok FM w związku ze sprawą. Słucham? Były zaproszenia? No, bardzo dużo. Tak, oczywiście. Zaproszenia były. A no właśnie, tutaj jest problem. Czy możemy dać się sparaliżować stwierdzeniem, że jeżeli powiemy rzecz, może trudną, może kontrowersyjną, druga strona oczywiście to wykorzysta, bo sytuacja jest wojenna, prawda? Ale czy w związku z tym mamy sobie zamknąć usta, kiedy chcemy krzyczeć, kiedy uważamy, że dzieje się coś niedobrego, że ryzykujemy przegraną? No to jest właśnie decyzja i być może podjąłem złą decyzję. Nie jestem pewien, czy dobrą. Ale uważam, że problem nie jest tak łatwy do rozstrzygnięcia, że w sytuacji, kiedy przeciwnik czyha tylko na tego rodzaju głosy, to nie możemy sobie na nie pozwolić. To jest bardzo trudna decyzja do rozważenia.
Za to jakąś tam maleńką cenę zapłaciłem. Oczywiście wiele dostałem także nie tylko telefonów od TVN-u i Gazety Wyborczej, ale rzecz jasna od moich czytelników, którzy nie chcą być moimi czytelnikami. To jest cena, którą muszę brać pod uwagę. Nie bardzo groźna, ale oczywiście bardzo przykra. Otóż wracając do tego pytania, które jeszcze nie uzyskało odpowiedzi pani pytania o te ewentualne kandydatury. Podawałem wtedy kandydaturę pana profesora Krzysztofa Szczerskiego, co dla niektórych żartobliwych krytyków stało się powodem do snucia teorii jakiegoś spisku profesorów z Krakowa, prawda, że to ja Szczerskiego jakoś wspieram czy coś takiego. No tak nie było. Profesor Szczerski, biedny, niewinny, on naprawdę nic o tym nie wiedział. Możecie mi państwo wiedzieć na słowo. Wymieniałem także jeszcze jednego młodego człowieka, którego mniej znam, pana posła Kownackiego, który robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie w swoich wystąpieniach publicznych, bo tylko stąd go znam. I przypuszczam, że są jeszcze jakieś nazwiska, ale wymieniłem tylko te dwa, bo jednego człowieka znam osobiście, profesora Krzysztofa Szczerskiego, i bardzo wysoko cenię pana Kownackiego, znam z wystąpień publicznych i myślę, że nie są to kandydaci do rozważenia, których musielibyśmy się wstydzić. Natomiast nie było moją intencją ani zamiarem wskazywanie żadnej konkretnej osoby, tylko zachęta do tego, by pokazać, że PiS ma, że Prawo i Sprawiedliwość ma w swojej ofercie, przepraszam, to zabrzmi okropnie, kadrowej, wiele nowych twarzy. Najlepsze mógłby pokazać. No, oczywiście to jest teza na pewno być może ryzykowna w tej sytuacji wojennej, ale chcę wygrać tę wojnę. Chcę, żebyśmy ją wygrali. Dziękuję. Panie profesorze, Stefan Śluskowski, ja trochę podbiorę w ten sposób Józka, ale ja już miesiąc temu miałem pana o to zapytać, więc to może Józek zapożyczył ode mnie. Wszystko by było dobrze, jakby pan zmienił był tytuł. Gdyby pan tak na przykład zatytułował do urzędników, w cudzysłowie, posłów, senatorów i sympatyków PiSu, urzędników, to nie tylko tych etatyzowanych, ale czerpią bonusy z samego tego, że kręcą się po scenie, prawda? Dlatego, że prezes partii, nawet jak będzie miał 39 lat, to on upilnuje pierwszy krąg, 5, 7, 9 osób, a na tym kręgu co prawda budują się następne, ale on już tych nie upilnuje. To nie jest jakiś taki wędrujący bez głowy, jak to mówi pani premier, samolot, który wszędzie dojrzy i wypatrzy. Więc mógł pan nawet zatytułować bój to będzie wasz ostatni. Może by nimi trząchnęło. A tak to jednak jest element demobilizujący. Pan jako piszący ma w najlepszej wierze ma ocenę mimo wszystko subiektywną. Każdy własne dzieło ocenia subiektywnie. Nie ma wyjątku. Nie był to najlepszy, nie był to najlepszy moment, nie był to najlepszy tytuł. Rozumiem, dziękuję, przyjmuję krytykę, bo oczywiście może pan ma rację. Czy jeszcze po tej stronie? Witek chciałby coś powiedzieć? Aha. Tu już? Przechodzimy na drugą stronę. Spokojnie. Dojdzie do W dyskusji na temat pana listu chciałbym przypomnieć, że pan Jarosław Rymkiewicz powiedział kiedyś o panu prezydencie Kaczyńskim, że on w pewnym momencie ugryzł śpiącego żubra, no już nie powiem co, w tylną część ciała i ten żubr się obudził, a ten żubr to się nazywał Polska. Wydaje mi się, że pan swoim listem ugryzł żubra innego, drugiego i ten żubr nazywał się PiS i troszkę się ruszył. I myślę, że chwała panu za to, że pan napisał ten list i że pan tego żubra obudził z pewnego snu, letargu, w którym się nie bardzo mu chciało ruszać. To jedno. Drugie, wydaje mi się, że wszyscy się zastanawiamy, co zrobić, żeby pomóc tej Polsce wyjść z tego problemu. Jak patrzę na ruch kontroli wyborów, że potrafiliśmy się jako społeczeństwo od dołu zorganizować i widzę, że
PiS również się obudził w tym względzie i w tym roku wygląda, że jest lepiej przygotowany do tej funkcji, którą powinien z definicji wykonywać. I myślę, że po tych wyborach powinniśmy się może zastanowić i przekształcić ten ruch w ruch kontroli władzy. Skrót byłby nawet ten sam, bo każdą władzę trzeba kontrolować, bo władza po prostu demoralizuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc tu była mowa o tym, że moment pańskiego wystąpienia był fatalnie dobrany. Chciałem zwrócić uwagę, że trzeba było w innym, znaczy krytycznie o PiS-ie mówić w innym momencie. Więc chciałem przypomnieć, że krytycznych wystąpień w ramach środowiska prawicowego nigdy nie usłyszałem. Nigdy. Po wyborach 2011 roku, fatalnie przerniętych, po fatalnej kampanii wyborczej, nie było na tej sali żadnej analizy przyczyn przegranej. Nie było żadnej analizy działań PiS-u. Prawdę mówiąc, mam wielki zarzut wobec dziennikarzy tu występujących, którzy tematu PiS w ogóle nigdy nie podejmują. W zasadzie, można powiedzieć, marginalizują PiS. Znaczy, nie ma tematu PiS, bo się boją podejmować tego tematu, ponieważ a nuż wymknie się im jakaś krytyczna uwaga, która zaboli zwolenników PiS i zaszkodzi tym dziennikarzom w oczach. Więc ja w ogóle trochę jestem rozczarowany w związku z tym wystąpieniem pana profesora. Pan profesor przecież dysponuje wiedzą historyka i może powiedzieć, na ile działania PiS-u zachowują standardy skutecznej działalności politycznej. Moim zdaniem nie. Ja też kończyłem historię, co prawda jej nie uprawiałem, ale akurat tak się złożyło, że pisałem o kampanii wyborczej z 1922 roku. To przepraszam bardzo, to co robi PiS i to, co robiły tamte partie, to jest niebo i ziemia. No i to byłoby tyle. To tylko najkrócej, jeżeli można, nawiązując do tego głosu, chciałem powiedzieć, że no chciałem przed szkodą się odezwać, a nie po szkodzie, bo po szkodzie jest łatwiej, prawda? Nie mam wątpliwości, że jeśli nie daj Boże będą przegrane wybory, to będą głosy krytyczne, będą głosy tych, którzy odejdą, odwrócą się od PiS-u, będą. Tak myślę. Znaczy, mam nadzieję, że ich nie będzie, bo będą wygrane wybory. I otóż wydaje mi się, że coś powiedziałem, może za dużo powiedziałem, może nieostrożnie, może źle, ale uważam, że innego terminu nie było na początku kampanii wyborczej. Terminu bronię najbardziej, bo innego nie widzę. Wcześniej nikt by nie zwrócił uwagi. Później byłoby już za późno, bo już kampania się kończy i można rzeczywiście zaszkodzić, gdyby dyskusja o moim liście toczyła się w tym TVN-ie i tak dalej, tydzień przed wyborami. Wtedy byłaby niewątpliwie szkodliwa. Kiedy toczyła się w momencie pierwszej konwencji, mam wrażenie, że, no oczywiście to jest subiektywny głos, że aż takich szkód nie spowodowała. Natomiast uważam, że teraz właśnie w związku z tym, co powiedziałem przed chwilą, drążenie tego tematu, występowanie z kolejnym listem, kolejną analizą PiS może już tylko zaszkodzić nie PiS-owi, tylko Polsce. I dlatego tutaj bardzo się cieszę z okazji rozmowy z Państwem, ale na pewno publicznie na ten temat nie zamierzam się wypowiadać. No nie, ale nie w telewizji. No to oczywiście mogłem sobie zamknąć usta i nie rozmawiać z Państwem. Pan ma wiedzę, pan prosi o tak, ja... a nie o samokrytykę. Nie to. Dziękuję bardzo. Rady składałem i powtórzę je jeszcze raz. Źle się stało, że zostały zlekceważone wybory samorządowe i bardzo trudno będzie to przezwyciężyć. Ale w związku z tym rada jest jedna.
wszystkie siły absolutnie muszą być rzucone do wygrania wyborów prezydenckich. Teraz myślimy tylko o tym. Nic więcej nas nie powinno interesować, nie żadna druga tura, tylko jak wygrać wybory prezydenckie i koniec. To jest cała moja rada. Ewa Ligocka, ja chciałam powiedzieć następującą rzecz. Tutaj wszyscy pana traktują dość łagodnie i wcale się temu nie dziwię. Ale ja postaram się jednak potraktować pana mniej łagodnie. Otóż, po pierwsze, pan po prostu ma szczęście. Ponieważ pan się rozchorował, to nie był pan w stanie wygłosić tego na konwencji. Dzisiaj pan mówi, że to by rozbiło konwencję, tak? No więc sam pan musi przyznać, że pana początkowy pomysł nie był najlepszy. Druga rzecz. Bardzo niedobrą rzeczą jest zaczynać kampanię wszystko jedno prezydencką czy parlamentarną, w tym przypadku prezydencką, od wszczynania waśni personalnych w partii, której życzymy zwycięstwa. Przecież gdyby, powiedzmy, teraz stanął problem, kto ma zastąpić Kaczyńskiego, to natychmiast rozpętałaby się wokół tego wojna. Taka jest rzeczywistość polityki, to nie jest jakaś tam teoria, wobec czego to byłoby bardzo szkodliwe. Na szczęście pan nie wygłosił tego na konwencji. Konwencja była wielkim sukcesem, może nawet dzięki temu. Poza tym, ponieważ to tylko poszło jako tam list i wywiad, powiedzmy, w do rzeczy, no to nie miało to wielkiego oddźwięku, tam TVN coś gadało, ale ponieważ oni zawsze plują na PiS, to nikt nie zwrócił na to uwagi. Poza tym jeszcze jedna rzecz, oprócz tego, co pan sam samokrytycznie stwierdził, że nie należało wypominać wieku Jarosława Kaczyńskiego, to jeszcze, to jest taka sprawa, że przed wyborami prezydenckimi nie miało najmniejszego sensu podnoszenie kwestii, kto będzie premierem. Dlatego, że wybory parlamentarne nie wygrywa Kaczyński. Te wybory wygrywa PiS, jego stronnictwo. W związku z czym wszczynanie dyskusji przed batalią o prezydenturę, żeby wszcząć wojnę o to, kto zostanie premierem, wydaje się całkowicie nonsensowne. Po co otwierać jeszcze jeden front walki? No i tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Postaram się króciutko tylko odpowiedzieć, zanim jeszcze następne pytanie. Otóż po pierwsze jeszcze raz chciałem podkreślić, że nie wygłosiłem swojego przemówienia. I chcę to powiedzieć, że przecież stojąc wobec tamtej sali, na pewno bym go nie wygłosił. I to jest, rozmawiajmy o faktach. Czy wygłosiłem, czy nie wygłosiłem? Napisałem. I skutki wynikają z tego, co napisałem. Złe czy dobre? Pewnie złe, nie wiem. To już nie ja będę oceniał. Natomiast na pewno z tego, co napisałem, a nie tego, co powiedziałem. Skutki, gdybym powiedział, zapewne byłyby większe i negatywne i zdaję sobie z tego sprawę, ale mówimy o sytuacji, która nie miała miejsca. Sprawa druga. Czy rzeczywiście był to moment, w którym nie należało mówić o kwestii następnych wyborów? Otóż przypomnę to, co było napisane w tym liście, że żeby przekonać tych, którzy mają zagłosować na Andrzeja Dudę, trzeba zastanawiać się nad wszelkimi możliwymi argumentami. Jednym z tych argumentów, który na pewno będzie i jest wyciągany przeciwko tej kandydaturze, że przecież i tak będzie rządził Jarosław Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński. Pokazanie w tym momencie, że PiS nie jest tylko Jarosławem Kaczyńskim, że PiS ma nowych członków, że idzie nowe pokolenie. Wiem, że to brzmi właśnie propagandowo, PR-owsko, niesprawiedliwie. Ale jest to element wyborów, a dla nas najważniejszym kryterium tych wyborów jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich. I to był element dyskusji o tym, jak wygrać wybory prezydenckie. Może błędny, ale temu służył. Dziękuję bardzo. Antoni Trzmiel. Nie mnie, skromnemu dziennikarzowi, tłumaczyć profesorowi historii, czy przywołać tą słynną formułę, że historia powraca jako groteska.
Tylko, że teraz mamy sytuację w taką, w którym teraz mamy poważnego historyka, a groteska już była, bo taka zapowiedź z ust Jarosława Kaczyńskiego padła przed laty, że Kazimierz Marcinkiewicz jest tym premierem na 4 lata. Jak się to skończyło i ilu z ludzi ekipy Kazimierza Marcinkiewicza dziś stanowi zaplecze, czy to Bronisława Komorowskiego, czy Ewy Kopacz, widzimy, no bo nie tylko Roman Giertych, ale przede wszystkim Misio Kamiński i cała reszta z Radosławem Sikorskim na czele. No, to jest ważna przesłanka o tyle, że po pierwsze ta formuła byłaby na nowo przywoływana non-stop i ten zamysł pragmatyczny, panie profesorze, by na tym spadł. Ale jest ważniejsza, myślę, że dla nas obu. Znaczy, ta sytuacja, w której to prezydentem, bo mówimy o wielkiej kumulacji w 2015 roku wyborczej, że trzeba wygrać i jedne wybory, i drugie, żeby móc naprawdę coś zmienić, przełamać tą fatalną konstytucję z czasów Jaruzelskiego, Wałęsy i Kwaśniewskiego, bo to jest tych trzech autorów tego rozwiązania. No to tylko wtedy, w 2006-2007 roku, udało się to przełamać, kiedy mieliśmy de facto Unię Personalną. Bo jakkolwiek dobry byłby tutaj ten nowy kandydat na premiera ogłoszony, to jednak byłoby psuciem państwa sytuację, w którym to prezes partii odpytuje premiera i nie ma dostępów do informacji. To wówczas TVN, nawet pod tym nowym właścicielem amerykańskim, non-stop by mówił o każdym spotkaniu i miast o 3 spotkaniach Donalda Tuska z Janem Kulczykiem, jak informuje KPRM na pytanie Cezarego Gmyza w pokojach recepcyjnych, mielibyśmy ile i jaka jest odpowiedzialność, gdzie w konstytucji jest zapisany prezes partii. Byłyby to natychmiast analogie z czymś, co przełamać chcemy, czyli z minionym systemem partii komunistycznej, kiedy to był pierwszy sekretarz i premier, który pełnił funkcję wykonawczą. Wreszcie no właśnie to, ten przypadek Kazimierza Marcinkiewicza. Nikt z tych nazwisk, nie podejrzewam go, ale nawet w idealnej sytuacji musiałby jednak pewnić ten zatarcie się tej komunikacji. Wszakże to właśnie widzimy. Bo przecież czym innym jest Ewa Kopacz niż takim wystawionym i nie bez kozery kupiła mieszkanie w Sopocie, żeby móc się konsultować, bo za widocznością z Donaldem Tuskiem. No jeżeli tak, to jeżeli chcemy zrobić wielką przemianę, to nie możemy robić pozorowanej sytuacji. Jeno musimy z otwartą przyłbicą. Ilekroć PiS chciał być pragmatyczny, ilekroć opozycja, Solidarność chciała być pragmatyczna, pójść, kończyło się to Magdalenką. Tylko zdecydowaność przyciąga młodych ludzi, pokolenie zmiany. To taka moja drobne zastrzeżenie. Dziękuję bardzo. To są wszystko argumenty, które uważam za trafne, słuszne. Tylko jest jeden problem z pierwszym argumentem. Kto dokonał decyzji wyboru pana Marcinkiewicza? Tak, i zrobił to bardzo szybko, pod presją czasu. Ja nie mówiłem w swoim liście o pozorowanej zmianie. Ja mówiłem o prawdziwej zmianie i o premierze niemalowanym. Tylko o nowym w przyszłości liderze Prawa i Sprawiedliwości. Nie mówiłem o kimś, kto będzie figurantem. Mówiłem o poszukiwaniu nie Marcinkiewicza 2, tylko Dudy 2, to znaczy kandydata równie poważnego, równie zdolnego pociągnąć nowych wyborców nie w stronę centrum, w stronę, powiedziałbym, bagna, że użyję tego określenia z parlamentu francuskiego 1792 roku, tylko w stronę przyszłości. I tylko tak odpowiadam na pana absolutnie słuszne uwagi, bo te wszystkie uwagi, które pan wygłosił, no uważam, są doskonale trafne. To jest niebezpieczeństwo. To jest kolejna kwadratura koła do rozwiązania. Marcin Wolski, więc mnie się wydaje, że no, trzeba powiedzieć to z brutalną szczerością. W takim kraju, w takiej sytuacji, w jakim jesteśmy, mamy znak firmowy, który się nazywa Jarosław Kaczyński. I tak przypadkowo się składa, że ten znak firmowy jest więcej wart niż partia, którą reprezentuje. W związku z tym, zgadzając się w 100, a nawet miejscami w 115% z tym, co mówi profesor, jeżeli chodzi o diagnozę sytuacji, sprawę wyborów samorządowych, kondycję partii oraz grupy hamulcowych, to wniosek musi być
idący odwrotnie. Gdybym pisał kolejną historię alternatywną, teraz przejdę, drodzy Państwo, już na ton bardziej zabawowy, to wyobraziłbym sobie prezesa Kaczyńskiego biorącego nauki z przewodniczącego Mao. Wezwałby Klub Ronina, Kluby Gazety Polskiej, samorządowców solidarnych ostrzelać sztaby. Stworzyć wielki krajowy ruch pod przewodem wyłącznym Jarosława Kaczyńskiego, który targnąłby tym społeczeństwem i poprowadził je do istotnej zmiany. Podejrzewam, że jest to jedyny sposób, tylko mamy jeden element. Mamy czynnik czasu. Jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest bardzo dobry pomysł science fiction czy political fiction obecnie nie do zrealizowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to bardzo dowcipne nawiązanie do rewolucji kulturalnej i do wieku, w którym przewodniczący Mao przepłynął Jangtze. To pamiętam dobrze. Ale zupełnie serio mówiąc, bardzo poważnie, może nawet patetycznie, mamy w Polsce taki, zgadzam się całkowicie, równo w 100%. Mamy taki znak, najważniejszy znak firmowy, którym jest Jarosław Kaczyński. Ale jest on tylko sługą Polski. I to chciałem przypomnieć. Bogdan Urbankowski. Wszyscy znamy takie stare, piękne legendy o wojownikach, którzy przybywają na jakiś brzeg, stoczyć tam bardzo ważną bitwę, może decydującą o ich losach i palą swoje okręty. Otóż ja odebrałem ten list właśnie jako swego rodzaju ostrzeżenie, apel. Nie macie dokąd wracać, jeżeli przegracie tę bitwę. I myślę, że jest tu bardzo często przywoływany marszałek Piłsudski. Warto oprócz tego znanego nam cytatu na temat wyprowadzania kur, także przytoczyć jego formułę, jak należy walczyć. Romantyzm celów, ale pozytywizm środków. Ten list był napisany według mnie nie za wcześnie, był napisany w ostatniej chwili, w której mógł być napisany, dlatego że no, niestety PiS-u dotyczy to, co kiedyś Gomułka mówił na temat PZPR-u, że najważniejszy to jest ten szczebel średni. Ten szczebel średni jest z reguły gruby, na nim się można potknąć i coś takiego stało się też i w tej partii. Jeżeli tych ludzi przestraszy się tym, że potracą stanowiska, że partia im się rozsypie, to być może strach będzie też jednym z motywów angażujących do bardzo intensywnej walki wyborczej. Bo tutaj nie czarujmy się, no, PiS jest mimo wszystko w mniejszości, bo w każdym społeczeństwie, zwłaszcza w klasach politycznych, w większości są ci, którzy trzymają się stanowisk, walczą o swoje stanowiska, jak już je mają, to nie chcą żadnych zmian. I tutaj po prostu partia, która chce się do tych stanowisk dobrać, nie wszyscy robią to dla idei przecież, musi nadrabiać energią. Tamtych jest więcej, my musimy być bardziej energiczni. Tu musi się odwołać do tego, co w każdym społeczeństwie demokratycznym jest ważne, mianowicie do cyrku, do widowiska, do grania emocjami. Tutaj też na ten temat można przytoczyć cytat z Piłsudskiego, że Polacy są społeczeństwem, którym można kierować właśnie za pomocą sentymentu. I myślę, że ten krótki czas, który został do jednych wyborów, trochę do dłuższych, powinien być wykorzystany właśnie na rozentuzjazmowanie Polaków, na wprawienie ich w ruch, na poruszenie tej ogromnej machiny wyborczej za pomocą wszystko jedno czego. Romantyzm celów jednak tu jest ważniejszy niż pozytywizm środków. Obietnic, strachu tego, że oto młodsze pokolenie wchodzi nam na plecy, a przede wszystkim trzeba się odwołać jednak do tej negatywnej kampanii wyborczej. Mamy tutaj wspaniały atut w postaci Bronisława Komorowskiego, który działa na naszą korzyść. Jest to kandydat nieimponujący chyba nikomu, ani inteligencją, ani urodą, ani obyciem.
kandydat, który osuwa się w dół i tylko mamy do wyboru, czy mu w tym pomóc, czy też zostawić, żeby tak powoli się osuwał. Myślę, że ponieważ jednak ten aparat trzymający się władzy, aparat PO jest bardzo silny, to należy mu pomóc. I te wszystkie spoty, te wszystkie złośliwości, które pojawiają się w internecie, ośmieszające Komorowskiego, są po prostu jak najbardziej potrzebne, tylko jest ich jeszcze trochę za mało. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, to znaczy to, co pan profesor napisał w liście, poza tym jednym, o którym za chwilę powiem, to jest rzecz, z którą chyba większość tutaj ludzi się zgadza i nawet tych, którym na czymś zależy, się zgadza. Natomiast ja się nie zgadzam z jedną rzeczą, to znaczy jeżeli jest prawdą, a ja też tak zakładam, to w jakim stanie jest Polska, to jej naprawa wymaga poprowadzenia pewnego projektu. I otóż jest tak, że jeśli chodzi o project managerów, czyli ludzi, którzy zarządzają projektami, którzy je prowadzą, nimi kierują, to na świecie uznawany za najlepszy wiek do prowadzenia dużych, skomplikowanych, trudnych projektów jest wiek między 55 a 70 lat. To nie dotyczy tylko polityków, ale właśnie tych project managerów. Jedyne, co moim zdaniem powinno, do czego powinien pan Kaczyński doprowadzić, to pokazać gabinet cieni, o którym często mówiliśmy. To znaczy i tam właśnie potrzebni są młodzi, dynamiczni ludzie. A tu jest potrzebny ktoś, kto potrafi to wszystko zebrać w jedną całość, tak jak o nim mówi wielu rozsądnych ludzi. O tym mówił między innymi Macierewicz, który powiedział, że przekonał się, że tylko Kaczyński potrafi zebrać to do kupy i utrzymać w jednej całości. I do tego jest potrzebna ta umiejętność utrzymania tego wszystkiego w całości, a w mniejszym chyba jednak stopniu taka olbrzymia energia. Ta olbrzymia energia jest potrzebna trochę niżej i tych ludzi należałoby pokazać, a pokazać ich przy okazji to po raz pierwszy w tej chwili w kampanii Prawa i Sprawiedliwości jest to, o czym mówiliśmy, znaczy między innymi ja mówiłem od wielu lat, to jest pokazanie prostych haseł. Tam jeszcze trochę brakuje takich abstraktów do tych haseł, czyli krótkich kilku zdań, które to hasło wyjaśniają, ale w tej chwili w programie Andrzeja Dudy coś takiego się pojawiło po raz pierwszy. Poprzednio był program PiSu jako jedyny chyba z partii, które prezentowały program. 60 stron, tego nikt normalny nie przeczyta. Znaczy ja akurat przeczytałem, ale ja nie. Natomiast do kampanii wyborczej potrzebne nam są właśnie hasła i krótkie do nich komentarze. Potem mogą być dalej rozwijane, jak ktoś jest czymś konkretnym zainteresowany, ale nie jako program publicznie prezentowany. Dziękuję. To ja króciutko tylko nawiążę, że widzę, że nie tylko ja składam samokrytykę, ale zupełnie serio mówiąc, chcę nawiązać do głosu pana Bogdana Urbankowskiego, niezwykle ważnego głosu. No myślę, że to, co z tego listu zostaje, a w każdym razie co może być wykorzystane, to jest właśnie element do tej kampanii, o której pan mówił. Jakie jest największe obciążenie Bronisława Komorowskiego? Kompromitująca starość, bo starość może być wielka albo kompromitująca. Jego jest kompromitująca. Otóż przeciwstawienie tego czynnika młodości, udowodnienie tego, że PiS jest partią młodości. Wiem, że to brzmi sloganowo. Jest w kontekście tego kandydata najbardziej zabójczą bronią. Nie dla PiSu zabójczą, tylko dla tego kandydata. Krzysztof Jałonka, jeśli można. Otóż chciałbym a propos reakcji na owo słowo pisane, to akurat miałem
dwóch takich znajomych. Jeden się strasznie ucieszył, przyleciał do mnie i mówi, zobacz, w PiS-ie się kłócą. No, nie wiedział, z kim gada. Natomiast drugi mówi, słuchaj, ten PiS nie jest taki zły, skoro się rozszerza. Więc spójrzcie na odbiór. Takie same osoby, no mniej więcej tego samego standardu, co ja, odebrały to inaczej. No jak ja odebrałem, to nie będę mówił, bo to mało ważne, ale w trakcie przedstawienia grozy sytuacji, to jest naprawdę Hannibal ante Portas, to przyszła mi tylko jedna historyczna scena, którą się z Państwem chcę podzielić. Otóż jak było pod Grunwaldem, to my dobrze nie wiemy, bo zabrakło ścisłego kronikarza. Jak było w Bitwie Warszawskiej, no to za szeroka była, żeby cokolwiek znaleźć. Ale jak było pod Wiedniem, to wiemy. Otóż tam był decydujący moment i w 8 kronikach z niemieckiego na polski tłumaczonych, ja to wyczytałem, gdzie wszyscy byli wpatrzeni w dowódcę, który wyjechał konno naprzód, po głównej batalii piechoty, przed taki dosłownie, jak to mówią, błysk słońca. I jedyny raz, kiedy Jan III Sobieski dobył szabli, to właśnie w tym momencie. I mówi, słońce się odbiło w jego szabli, a gdy skinął, 40 tysięcy konnego rycerstwa ruszyło szarżą. Nic się nie było w stanie temu oprzeć. Tego doczekajmy. Musi być siła krytyczna, która na jedno skinienie ruszy i nikt się tam nie wyrwie, nikt się nie cofnie i nikt nie będzie wrzeszczał, że trzeba czynić coś innego. A jak wiecie, w szarżach jesteśmy dobrzy. Panie profesorze i Bogdanie, to Wojciech Stańczak się kłania. Tak mi się wydaje, czy palić okręty, żeby wygrać bitwę, tak? Żeby nie było już do czego wracać. Wydaje mi się, że aparat PiS-u jest zrobiony z materiałów ogniotrwałych. Nie da się go spalić, prawda? To jest problem. Czy Grecy spalili swoje okręty pod Troją? Nie, walczyli 10 lat i zdobyli Troję. Może trzeba się nastawić jednak na długi marsz i uwzględniać to, że możemy taktycznie przegrać, że możemy jakiś etap przegrać. Co zrobimy w wypadku przegranej? To jeszcze nie jest klęska. To jeszcze nie będzie klęska. Gajusz Juliusz Cezar, przepraszam za tę analogię historyczną, ale tak już weszliśmy w nie, kiedy próbował zdobyć Brytanię, najechać Brytanię, to zapomniał, że na kanale brytyjskim są przypływy i odpływy. I odpływ zabrał mu okręty. Ale miał tak świetnie zorganizowaną armię, że obronił się przed Brytami, odbudował okręty i wrócił do Galii. I może musimy mieć więcej okrętów, może musimy budować szersze zaplecze. To jest ta moja pozytywna myśl. Co pan profesor o tym myśli? No cóż, z pierwszą częścią wypowiedzi niestety się nie zgadzam całkowicie. Jeżeli przyjmiemy założenie, że to jest no jeszcze jedne wybory, że no możemy przegrać, właściwie już się godzimy z porażką, to długi marsz. Władimir Putin nie będzie czekał tak bardzo długo. Oczywiście Polska będzie i za 100 lat, ja w to wierzę. Ale to już nie dotyczy misji Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma swoją misję spełnić, to musi wygrać wybory tu i teraz, a nie za 4 lata, bo wtedy nie będzie co zbierać. Przepraszam bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jak nie, to jeszcze raz Eugeniusz. Zastanawiałem się nad osobą Jarosława Kaczyńskiego i zauważyłem, że on ma do spełnienia jakby dwie role. Jedna rola, w obydwu rolach już występował, czyli w roli premiera i w roli przywódcy opozycji. Mnie osobiście wydaje się, że Jarosław Kaczyński jest zadowalający, jest dobry w roli premiera. On po prostu lubi takie działania o charakterze organicznikowskim. Natomiast przed
szefem opozycji stają zupełnie inne zadania niż przed premierem. Szef opozycji ma być również trybunem. I tu mam niestety duże wątpliwości właśnie, czy dobrze spełnia swoją rolę Jarosław Kaczyński. Być może trzeba jednak więcej podpowiadać, więcej mówić, czego brakuje PiS i tym wystąpieniom, żeby spełnić rolę trybuna. Żeby nie było wątpliwości, powiem teraz wyraźnie na koniec, że życzę Jarosławowi Kaczyńskiemu na pewno, żeby był premierem, a w żadnym wypadku, żeby nie był szefem opozycji. Chciałem tylko nawiązać polemicznie tutaj do jednej wypowiedzi. Mianowicie padło tutaj zdanie Lorda Actona, że władza degeneruje. Otóż ja absolutnie się z tym nie zgadzam, co powiedział Lord Acton i co powie każdy, to powtarzając. Otóż uważam, że degeneruje nieuczciwość i głupota. I te dwie rzeczy wystarczą, żeby degenerować. Ale tu jest jeszcze pewien aspekt. Ludzie powtarzają coś takiego i to jest bardzo złe. I bardzo źle jest to powtarzać, ponieważ ludzie mówią, no po co ja będę zmieniał tą władzę, przecież przyjdzie inna władza i władza degeneruje, to tamtych też zdegeneruje. Otóż to jest właśnie ten błąd. I uważam, że nie należy powtarzać tego, co błędnie twierdził Lord Acton, że władza degeneruje. Nie zgadzam się. Dziękuję. Jeżeli można, nawiążę do tego zdania. Otóż nie wiem, czy ja mówiłem akurat dzisiaj o tym, że władza degeneruje, czy ktoś inny, chyba ktoś inny, ale myślę, że znacznie trafniejsza jest formuła i nie dlatego ją cytuję, żeby się tutaj popisywać takim skojarzeniem, bo przywołuję ją w Dziejach Polski też. Formuła świętego Tomasza z Akwinu z traktatu o królowaniu dla króla Piotra, króla Cypru, która mówi o tym, że zawsze sprawowanie władzy, tej władzy zwierzchniej, najwyższej, wiąże się z swoistym doświadczeniem burzy mózgu. I to jest prawda. To znaczy jest to ogromne pole do swoistych pokus, wyniesienia ponad innych. I z takiej perspektywy jedni ulegają tym pokusom, przegrywają starcie z burzą mózgu, jest ich więcej, i inni wygrywają, tych jest mniej. Każda władza jest wielką próbą dla sprawującego. Otóż przepraszam, że jeszcze raz w obronie własnej, ale wydaje mi się, że łatwiej sprostać burzy mózgu, kiedy z zewnątrz dochodzą głosy krytyczne. Ja chciałbym panu odpowiedzieć. Chciałem panu odpowiedzieć, że władza deprawuje. I to jest przewidziane, to jest fakt ogólnie znany. Niech pan zobaczy, w Polsce jest Najwyższa Izba Kontroli. Dlaczego? Czyżby nie ma zaufania? Musi być kontrola. Dlatego apelowałem o przemianę ruchu kontroli wyborów w ruch kontroli władzy. Ale co do tego nie ma wątpliwości. Dobrze. To jest coś innego. Dobrze. Na potem. Andrzeju, coś? Puenta przyszła 2 minuty temu i oby się sprawdziła. Bardzo dziękuję panu profesorowi i państwu. Dziękuję państwu bardzo. Jeszcze 2 komunikaty. O jutrzejszym wykładzie pana profesora mówiłem, o 16 w Amikusie. Solidarni 2010 informują, że odwołany jest wykład pana profesora Dyrzyckiego w sobotę, który miał być tutaj. I państwu pokazuję, co kamery widzą tutaj. Jest ogłoszenie
ruchu kontroli wyborów. Ciągle brakuje nam ludzi, więc uprzejmie prosimy o tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, a pod wpływem tego, o czym mówił profesor, postanowili, żeby coś zrobić. Tutaj jest napisane, jak się zarejestrować i do kogo przyjść. Zresztą zawsze można przyjść do mnie. Bardzo Państwu dziękuję i dziękuję Andrzejowi.